Cześć, Damian Redmer z tej strony, założyciel m.in. bloga rozwojowiec.pl oraz nowego programu rozwoju Bestiu, który obudzi w Tobie nie tylko potężną, ale w końcu stałą motywację do wszystkiego, co tylko weźmiesz sobie na celownik. W poprzedniej prezentacji mówiliśmy sobie, co jest prawdziwym sekretem do właśnie takiej motywacji, dlatego jeśli jeszcze nie wiedziałeś, to proszę spauzuj teraz tę i kliknij proszę link na stronie, żeby zobaczyć po prostu najpierw poprzednie wideo, dobrze? Bo bez informacji z niego ciężko Ci będzie w pełni zrozumieć ten filmik. Okej, skoro już widziałeś poprzednią prezentację i rozumiesz dobrze, dlaczego to samodyscyplina okazała się brakującym ogniwem w przepisie na prawdziwie trwałą motywację, to w tej prezentacji odkryjesz, jak dokładnie wygląda pełny proces budowania większej samodyscypliny. Dzięki niej nie będziesz potrzebował ciągle nowej dawki inspiracji, nie będziesz musiał szukać w ogóle zewnętrznych źródeł motywacji, żeby dać sobie kopa do działania. Zresztą hej, skoro oglądasz to wideo, to z pewnością siedzisz już trochę w rozwoju osobistym, prawda? No i jesteś gotowy na bardziej zaawansowaną psychologię i metody rozwoju niż tylko motywujące cytaty, prawda? Zresztą jeśli jesteś jak większość moich klientów, to nie potrzebujesz już nawet inspiracji. Potrzebujesz konkretnego przepisu, konkretnej technologii na osiąganie realnych, namacalnych efektów w swoim życiu i stałych postępów. Bez okresów zrywów, zastojów lub nawet cofania się. Dlatego ta wiedza pozwoli Ci w końcu osiągnąć to poczucie, że każdego dnia posuwasz się do przodu, że robisz postępy. Że dzień za dniem swoją pracą czynisz siebie coraz lepszym, że w coraz większym stopniu panujesz nad swoim ciałem i umysłem i jesteś w stanie wydobywać z nich coraz większy potencjał. Mieć więcej energii, łatwiej zabierać się i dokańczać rzeczy, które są dla Ciebie ważne, trwać w swoich decyzjach i postanowieniach. Ta sama wiedza zmieniła też zupełnie moje życie, sprawiając na przykład, że chociaż nie mam nad sobą żadnego szefa, to wstaję codziennie o 5:50 i pracuję super produktywnie przez wyznaczony czas, regularnie ćwiczę ciało, umysł, mam poukładane wiele nawyków, które mnie organizują i ustawiają odpowiednio mentalnie. Sprawiła, że mimo kilku całkiem mocnych predyspozycji do uzależnień, pozbyłem się przywiązania do wszystkiego, co przeszkadzało mi w moich celach, moich wartościach, czy powodowało, że marnuję czas i naprawdę wiele, wiele dodatkowych jeszcze rzeczy. Ale wiesz, nie zawsze tak było. Pamiętam, kiedyś nagle z paszczą pełną chipsów około 1-2 w nocy przed grą komputerową zorientowałem się, moment, co ja do cholery robię? Zarywam nagranie już którąś noc z rzędu, przez to rano jestem nie do życia, w dzień chodzę jak zombie, nie mogę się do niczego zmotywować ani zabrać do roboty, a kiedy wieczorem już jakoś tam odzyskuję energię, no to przeznaczam ją znowu na gry komputerowe zagryzane śmieciowym jedzeniem. Co jest grane? Przecież mam cele, ambicje, marzenia, nawet gdzieś tam mam zapisane mnóstwo fajnych pomysłów, planów, także no powinno się pode mną palić co do tego, który z nich wybrać, co zrobić następne. A ja z jakiegoś powodu nie potrafię się solidnie zabrać za nic. A jak już coś zacznę, to za chwilę przestaję i zabieram się za coś innego. No masakra, zupełnie jakbym to nie ja był za sterami swojego własnego ciała. Nie mam nad nim pełnej kontroli. To czego w głębi siebie chcę, w ogóle nie przekłada się na to, co robię. Być może sam też zauważyłeś, że systematyczna praca nad osiąganiem rzeczy, które nie są niezbędne na tu i teraz, na które nie ma jakiejś zewnętrznej dużej presji, ale wiesz, że za ich pomocą realizujesz swój potencjał, że to one mogą być tym twoim powołaniem, że w nich tkwią twoje marzenia, twoje spełnienie, praca nad tym okazuje się cholernie trudna. Moim zdaniem trudniejsza niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Za każdym razem, gdy otwieramy komputer czy smartfona, jesteśmy dosłownie tylko kilka kliknięć lub ruchów palca od gier, pornografii, portali społecznościowych, reklam, newsów, plotek, wszystkiego zaprojektowanego i doskonalonego często przez lata w naukowy sposób, tak aby możliwie jak najskuteczniej Ciebie wciągnąć, utrzymać, a najlepiej uzależnić. Jest trudno. I będzie tylko trudniej, bo postęp cały czas idzie do przodu. Mnie on osobiście przygniótł i w pewnym momencie całkowicie rozbił. Dlatego zorientowałem się, że tej walki nie wygram samym, tylko ustalę sobie jeszcze raz cel i wezmę się tym razem już w garść, tak naprawdę. No bo to nie działa. Kiedyś może działało, ale nie współcześnie. Współcześnie ta walka jest po prostu nierówna. Jeśli po jednej stronie stawiasz swoje wartości, plany, ambicje, a po drugiej masz ulepszane przez lata w oparciu o testy, odkrycia psychologii, narzędzia, produkty i komunikaty mające Cię uwieść, to tak jakbyś rzucał się no dosłownie z mieczem na czołg. Wiesz, może być najlepszym na świecie szermierzem, czy rycerzem, ale postęp technologiczny prędzej czy później Cię zmiecie, jeśli sam nie zmienisz swojego uzbrojenia na nowsze. Postanowiłem więc zrobić dokładnie to. Skoro przeciwnik jest uzbrojony i ciągle odkrywa kolejne poziomy uzbrojenia i tutaj go nie powstrzymam, to ja muszę zrobić to samo. Zacząłem przekopywać się przez badania naukowe, szukając metod, które zwiększyłyby moją zdolność samodyscypliny i motywację w dowolnym obszarze. Przez kolejne 4 lata, już nie tylko sam, ale razem z moim zespołem, zbierałem kolejne elementy instrukcji obsługi umysłu, czyli nazwijmy to tego przepisu na najlepszą wersję siebie.
Najpełniej przekazałem całą zdobytą z badań wiedzę w Mistrzu Samodyscypliny i Kreatorze Nawyków, które umieściliśmy w poprzedniej wersji Best You. Ta wiedza osobiście była dla mnie prawdziwą rewolucją, bo pozwoliła mi w końcu szybko zacząć podążać za swoimi wartościami w pełni. Przynajmniej przed powstaniem Best You sądziłem, że zrobiła to szybko. Bo kiedy do Best You zapisało się kilkanaście tysięcy osób i zaczęliśmy zbierać ich wrażenia, spostrzeżenia, doświadczenia, opinie i patrzeć na poczynania, to kto osiąga spektakularny sukces i kiedy, a kto mniejszy i dlaczego, zaczęły wychodzić zupełnie nowe, zdumiewające fakty. Nawet osobiście dzwoniłem do wybranych uczestników o niesamowitych sukcesach, podpytując ich o szczegóły ich rozwoju, na przykład o to, jakie postanowienia i zmiany brali na siebie, w jakiej kolejności, co ich zdaniem najbardziej pomagało w nich trwać i tym podobne. Mieliśmy osoby, które w tym czasie m.in. przebiegły maratony, kompletnie zmieniły dietę, przeszły od robienia 40 brzuszków do 350, rzuciły palenie, alkohol, pornografię, nauczyły się zabierać do pracy, nauki z żelazną samodyscypliną i systematycznością oraz takie, które zrobiły wiele z tych rzeczy jednocześnie. Naprawdę było więc kogo podpytywać o to, jak doświadczył kompletnie osobistej zmiany. I moja osobista zmiana przy niektórych tych sukcesach przestała mi się wydawać ani wielka, ani szybka. Szukałem więc tego, co pominąłem, tego, czego nie sposób było znaleźć w badaniach, bo po prostu nikt nie robił ich na taką skalę i przez tak długi okres czasu, jak działało Best You. Z czasem zaczęły pojawiać się w końcu, kiedy tak szukaliśmy, punkty wspólne i wszystko zebrane od tysięcy osób, spostrzeżenia, doświadczenia, opinie, historie sukcesu, reakcje, kolejność rozwoju, wszystko zaczęło się w końcu układać w jedną spójną całość. W proces, który nazwaliśmy procesem wewnętrznej przemiany, bo buduje u każdego żelazną, uniwersalną samodyscyplinę, a w jej konsekwencji ogromną i stabilną motywację, tak łatwo, szybko i pewnie jak po prostu nic innego, z czym się w ogóle spotkaliśmy. W efekcie doznajesz takiej przemiany, że jesteś no właściwie innym człowiekiem, takim, który w każdej chwili potrafi podążać za tym, co jest zgodne z jego wartościami, planami i nawet najbardziej ambitnymi marzeniami. Jak usłyszysz, na czym głównie polega ten cały proces, to może wydać się proste, ale absolutnie każdy szczegół jest ważny i pominięcie czegoś lub nawet zamiana kolejności okazała się dramatycznie obniżać efektywność. Okej. Więc cały proces samodyscypliny zaczyna się od standardów. To takie psychologiczne określenie twoich wartości i intencji, czyli tego, co w głębi siebie chcesz osiągnąć, kim chcesz być. Jeśli to nie jest odpowiednio ułożone i uświadomione, jeśli nie masz jasnego obrazu tego, jak wygląda najlepsza wersja ciebie, no wtedy ten element kuleje, a od niego się wszystko zaczyna. Ciężko w końcu dyscyplinować się, jeśli nie jesteś w 100% pewny, dlaczego w ogóle to robić, do czego się dyscyplinować, no i w jakim kierunku, prawda? Dlatego pierwszy etap budowania samodyscypliny polega na dokładnym określeniu twoich standardów, znalezieniu tego, kim chcesz być, jakimi zasadami chcesz się kierować, do czego dążyć w swoim życiu i rozwoju osobistym. Nie zaczynaj proszę bez tego. Drugi etap to monitoring. Żeby się skutecznie zdyscyplinować, musisz wystarczająco wcześnie zauważyć, że to, co robisz, myślisz, może być sprzeczne z twoimi standardami. W naszych umysłach istnieje bowiem rodzaj inercji, czyli swoistego rozpędu, który polega na tym, że im dłużej zwlekasz z zawróceniem myślami lub działaniami z jakiegoś kierunku, tym trudniej będzie ci to zrobić po prostu. Czyli gdy, przykład, postanowisz sobie, że w ciągu 10 minut po kolacji wykonujesz godzinę pracy na rzecz, nie wiem, swojej edukacji, nauki języka, pracy nad własnym projektem, cokolwiek. Ale przypomniałeś sobie o tym dopiero jak właśnie się rozłożyłeś przed telewizorem bezpośrednio po kolacji i znalazłeś akurat w nim coś ciekawego. No to co? To jest zdecydowanie za późno. Dużo ciężej zaprzęgnąć się do pracy z tej sytuacji, niż gdybyś zrobił to przed rozłożeniem się przed telewizorem. Brzmi prosto, prawda? Jeśli teraz ci się nie uda ci się zabrać do tej pracy, to nie zawiodła tutaj w większości twoja siła woli, motywacja czy zdolność samokontroli, ale właśnie monitoring, czyli zdolność wcześniejszego wychwycenia tego, że masz właśnie zamiar zrobić coś, co samo w sobie może nawet nie być w danej chwili bezpośrednio sprzeczne z twoim postanowieniem, bo masz załóżmy jeszcze te 10 minut zanim zobowiązałeś się pracować, ale za moment mocno utrudni ci realizację tego postanowienia. Widzisz to? Zwiększając swoją zdolność monitoringu, czynisz samą samokontrolę nieporównywalnie łatwiejszą, bo nie pakujesz się w sytuacje i ciągi myślowe, które później utrudniają ci trwanie w swoich postanowieniach. Okej. Teraz dzięki jasnym standardom wiemy, w jakim kierunku się dyscyplinować. Nasza zwiększona zdolność monitoringu pozwala nam szybciej wyłapywać wszelkie pokusy i niezgodności, żebyśmy mogli się łatwiej kontrolować. Już jest dużo lepiej, już nieporównywalnie łatwiej idzie ci w wielu obszarach, ale dla wszelkich silniejszych pokus to jeszcze jest za mało. Przy nich następuje etap samokontroli.
To etap, w którym mimo odpowiedniego monitoringu zorientowałeś się, że jakaś pokusa, nawyk wyraźnie ciągnie cię, żeby postąpić teraz w jeden sposób, ale w głębi siebie wolałbyś w zupełnie inny. Jest więc konflikt twoich standardów, postanowień, wartości z tą pokusą. Co zadecyduje o tym, co wygra? Dwa rodzaje źródeł wpływu. Długotrwałe i krótkotrwałe. Długotrwałe to takie, które zmieniają się bardzo wolno, na przestrzeni tygodni, najczęściej miesięcy. Żadnego z tych elementów nie zmienisz prawdziwie o 180 stopni w jeden dzień. Nie da się, po prostu. Są stabilne. I każdy z nich w zależności od swojego poziomu może cię wspierać w samodyscyplinie, albo ci w niej przeszkadzać. Te źródła to generalne poczucie skuteczności, czyli twoja wiara w to, że potrafisz wytrwać w danym postanowieniu, wiara, że potrafisz się generalnie zmieniać i nad sobą panować. Nawyki, czyli wszelkie emocje, myśli, zachowania, które dzieją się w tobie automatycznie. Podstawowy poziom siły woli oraz sprawność regeneracji, czyli to, jak wielki jest twój bak z paliwem siły woli, jak szybko się uzupełnia, gdy dajesz mu na to szansę. Wrażliwość układu nagrody w mózgu. Układ nagrody to struktura w mózgu odpowiedzialna za to, jak silnie pożądasz różnych rzeczy. W zależności od jego, nazwijmy to, ustawień, twoje zachcianki i pokusy, które odczuwasz, mogą być tak silne, że aż ciężko będzie nad nimi zapanować. Za to przy odpowiednim ustawieniu wrażliwości układu nagrody, który mamy niestety często zupełnie rozregulowany, praktycznie we wszystkim jest ci się dużo łatwiej kontrolować. Ostatni element to mentalny obraz siebie, czyli to, jak w głębi siebie postrzegasz, jaką czujesz, że jesteś osobą. To tutaj musisz wprowadzić zmiany, aby te pozostały z tobą na stałe i aby ujawniła się w tobie ta ogromna, naturalna motywacja, o której mówiliśmy w poprzedniej prezentacji. O tym elemencie i jak przemysł tytoniowy przyczynił się do jego odkrycia, powiemy sobie więcej w kolejnej prezentacji. Ale ostatecznie celujesz w to, aby twój mentalny obraz siebie zmienił się w taką wersję ciebie, jaką po prostu pragniesz być. Niestety, to dokonuje się w kilku fazach, na każdej z nich trzeba spełnić szereg warunków i to po prostu trwa. To nie jest coś, co wiesz, zmienisz o tak, raz, dwa, jakąś mentalną techniką. Jak zresztą żadnego z tych źródeł wpływu. To wszystko głęboko zakorzenione w twojej psychice elementy, które wymagają czasu na zmiany. Jednak kiedy się zmienią, są w tym również bardzo trwałe. Więc świetnie ci służą bez znaczenia na okoliczności, emocje i chwilowe nastroje. To są więc twoje, nazwijmy je, aktywa rozwoju osobistego. W nich leży twój sekret do stałej motywacji i idealnej wersji siebie w każdej sytuacji, nie tylko chwilowo. Które z nich powinieneś budować najmocniej w pierwszej kolejności? Spróbuj zgadnąć. Już? Masz swój typ? Zdradzam. Absolutnie i bezwzględnie generalne poczucie skuteczności. Czyli wiara w to, że potrafisz się trwale zmieniać, bo praktycznie każdy z nas ma ten element na zbyt niskim poziomie, a on wpływa na wszystko inne. Jeśli ten element leży, to według badań będzie utrudniał ci m.in. formowanie się nawyków, zmianę mentalnego obrazu siebie i nawet chwilowe tylko trwanie w swoich celach. To jest pierwsze aktywo, które trzeba podnieść, zanim weźmiesz się za kolejne. Robiąc to w innej kolejności, ignorując to aktywo, praktycznie zawsze ostatecznie doświadczasz okresu, w którym zarzucasz swój rozwój osobisty. Czyli możesz się rozwijać, ale ostatecznie i tak będzie ten kryzys. I w którym rezygnujesz z wielu postanowień jednocześnie. Ale długotrwałe źródła wpływu to nie jedyne, co wpływa na twój poziom samokontroli. Mamy jeszcze przecież krótkotrwałe źródła wpływu. To wszystkie elementy, które bardzo szybko, od kilku sekund do maksymalnie kilku godzin i stosunkowo prosto zmienić. To i wada, i zaleta jednocześnie. Zaleta, ponieważ jeśli umiesz nimi odpowiednio manipulować, to możesz bardzo łatwo i szybko się zdyscyplinować w danej chwili, ale wada, ponieważ efekt tej manipulacji będzie zawsze tylko chwilowy, krótkotrwały. Te źródła wpływu to wpływ materialnego otoczenia, w którym aktualnie przebywasz, wpływ innych ludzi, rozmaite efekty psychologiczne, które na ciebie działają, tak jak efekt zegarnik, torowania, ironicznego odbicia, moralnego upoważnienia, efekt a co mi tam, różne efekty lawinowe, jak na przykład efekt abstynencji i wiele, wiele, wiele innych. To także kolejne źródło wpływu to także sposób, w jaki odpierasz aktualną pokusę. Możesz to robić mniej lub bardziej skutecznie, a nawet w sposób całkowicie szkodliwy, który sprawia, że dana pokusa potęguje swoją siłę i ciągle do ciebie powraca w myślach, czasami jeszcze silniejsza. To tak swoją drogą zresztą bardzo częste, gdy nie zna się anatomii pokus i tego, jak z nimi walczyć. To także twój aktualny na ten moment poziom siły woli, który możesz też szybko zmieniać. Możesz ją regenerować, możesz nią odpowiednio zarządzać, możesz za pomocą odpowiednich technik wydobywać jej z siebie więcej w kluczowych momentach, czyli sięgać po rezerwy, po które inaczej trudno byłoby ci sięgnąć. To również pożądanie rezultatu i chwilowe poczucie skuteczności. Te dwie ostatnie rzeczy to to, co zazwyczaj stara się w sobie pompować, kiedy idziesz na szkolenia motywacyjne, czy oglądasz materiały inspiracyjno-motywacyjne.
Budujesz wtedy w sobie właśnie pragnienie osiągnięcia czegoś, pragnienie zmiany i jednocześnie poczucie skuteczności, czyli wiarę, że potrafisz, że możesz, że się uda. I budowanie tego, pompowanie w sobie tych dwóch elementów, nie ma w tym czego złego. Te dwa elementy, no, to w końcu źródła wpływu, które wpływają na twoją zdolność samokontroli i pomagają ci iść w kierunku, którego w głębi siebie pragniesz. Ale jak widzisz, to tylko dwa z wielu źródeł wpływu i to na dodatek tylko krótkotrwałe. Dlatego właśnie efekt tego pompowania, pożądania i wiary w sukces zawsze ostatecznie przemija i w większości wypadków nie wystarcza, żebyś zdążył dokonać jakiejkolwiek trwałej zmiany. Dlatego generalna strategia szybkiego budowania trwałej samodyscypliny i motywacji, dzięki której będziesz w stanie prosto osiągać wszystkie swoje cele, polega na tym, że podejmujesz się postanowień, których zadaniem jest w pierwszej kolejności nie, wiesz, od razu wywrócić twoje życie o 180 stopni, tylko postanowień specjalnie zaprojektowanych po to, żeby jak najwydajniej zwiększyć poziom najpierw tych 5 aktywów. Bo bez odpowiedniej instrukcji, bez odpowiednich postanowień można starać się nawet latami, a dziesiątki lat i żaden z tych elementów nie zwiększy się nawet o 1 stopień. Jednak nawet z idealną instrukcją wzniesienie tych 5 elementów na wyższy poziom jest stosunkowo trudne i ten proces trwa, tak jak sobie mówiliśmy. Dlatego zanim te 5 elementów wskoczy na odpowiedni poziom i wszystkie twoje dzięki nim muszę i powinienem zmienią się w chcę i pragnę, to musisz najpierw maksymalnie nauczyć się wykorzystywać krótkotrwałe źródła wpływu, aby trwać w tych postanowieniach, które pomogą ci podnieść te 5 aktywów. Rozumiesz? Musisz jak najmocniej nimi manipulować, żeby trwać w specjalnych postanowieniach, które zwiększają poziom twoich aktywów rozwoju osobistego. W krótkotrwałych źródłach wpływu też ważna jest kolejność. Pierwsze, na którym zawsze powinieneś się skupiać, to efekty psychologiczne. Bo te zazwyczaj nam strasznie przeszkadzają, a z odpowiednią wiedzą bardzo prosto jest je wyłączyć lub nawet obrócić na swoją korzyść. Przykładowo, jednym z wielu efektów, które nas codziennie dotykają, jest tak zwany efekt moralnego upoważnienia. Gdy w tej serii eksperymentów osobom, które z sukcesem trzymały się swojej diety w ramach prezentu, zaoferowano kupon na jabłko lub czekoladowego batonika, okazało się, że 30% więcej osób wybierało niezgodnego z dietą batonika, gdy tylko wcześniej przypomniano im ich dotychczasowy sukces w trzymaniu się diety. Zabawne, co? Podobnie, gdy studentom przypomniano, ile czasu udało im się już spędzić na nauce do egzaminu, ci byli bardziej skłonni pić wieczorem z przyjaciółmi zamiast uczyć się dalej. Okazało się, że wspomnienie swoich przeszłych sukcesów w danej dziedzinie, zamiast budować w nas motywację do dalszego działania, jakby się wydawało, powoduje efekt odwrotny. Nazwano to efektem moralnego upoważnienia. W rezultacie zaczynasz bardziej ufać swoim impulsom i chwilowym zachciankom, bo w końcu hej, udało ci się świetnie postąpić, jesteś niezły, więc wiesz, możesz bardziej zaufać swoim instynktom, prawda? Przez to obniżasz swój monitoring w tym obszarze, a to otwiera cię na pokusy w tej sferze i w rezultacie jesteś dużo bardziej skory, aby ulec tym pokusom. Wyłącznie przez to, że skupiłeś się na tym, jak dobrze ci do tej pory szło. Zabawne, prawda? Ale być może doświadczyłeś tego, gdy udawało ci się już na przykład 2 czy 3 tygodnie trwać w jakimś postanowieniu, stwierdziłeś, że jest całkiem nieźle i później jakoś się rozsypało, kiedy w sumie nawet nie byłeś jakoś mocno kuszony, po prostu się rozsypało, kiedy stwierdziłeś, że całkiem nieźle to idzie. To bardzo często sprawka właśnie tego efektu psychologicznego. A w tym badaniu odkryto, jak można go bardzo prosto wyłączyć. Wystarczy, że patrząc na swój sukces w jakimś obszarze, przypominając go sobie, od razu przypomnisz sobie, dlaczego się o niego starałeś. Przypomnisz sobie powód swoich starań. Jeśli pominiesz tę jedną drobną myśl przez efekt moralnego upoważnienia, patrzenie czy wspominanie swoich przeszłych sukcesów obniża od razu drastycznie twoją zdolność samokontroli w ich obszarze. Jeśli jednak od razu po tym wspomnisz, dlaczego starałeś się o ten sukces, dlaczego on wystąpił, jaki był twój powód, ten efekt kompletnie nie występuje i zostaje tylko zwiększona motywacja do działania. Proste, a robi ogromną różnicę. I tak właśnie działają efekty psychologiczne. Takich trików jest jeszcze od groma i wszystkie poznasz w odpowiedniej kolejności już wewnątrz nowego programu rozwoju Best You. Skupiając się na nich, możesz najprościej i najszybciej zwiększyć swoją zdolność samodyscypliny, dlatego efekty psychologiczne wpływające na twoją samokontrolę to pierwszy element, o który powinieneś się zatroszczyć z krótkotrwałych źródeł wpływu. Gdy używając krótkotrwałych źródeł wpływu do trwania w specjalnych rozwojowych postanowieniach wzniesiesz te długotrwałe do odpowiedniego pułapu, to już nie będziesz się musiał właściwie dyscyplinować czy motywować. Ty po prostu naturalnie i domyślnie stajesz się szalenie zmotywowany, stajesz się w pełni zdyscyplinowany, bo ułożyłeś te wszystkie 5 stabilnych elementów tak, aby same zawsze pchały cię w kierunku twoich wartości, celów i marzeń. Tak właśnie wygląda strategiczna praca nad własnym rozwojem osobistym.
Mamy XXI wiek. Pokusy, z którymi się mierzymy, zostały starannie zaprojektowane i doskonalone w naukowy sposób. Są doskonalone ciągle. Nie możemy dalej starać się walczyć z nimi samymi, tylko ustalę sobie cel i wezmę się w garść. No bo to nie działa. Już nie. Samo pompowanie motywacji i chwilowe wiary w sukces wystarcza na chwilowe zrywy. Ale to też za mało na systematyczny rozwój. Wiesz to dobrze, doświadczyłeś tego wiele razy. Wiesz, aby osiągnąć równowagę we wszystkim, co dla Ciebie ważne i wznieść swoje zdrowie, relacje, związek, karierę, talenty, duchowość na poziom, do którego jesteś zdolny, do którego jesteś powołany, trzeba podejść do tego inaczej niż wcześniej. Dużo mądrzej, dużo bardziej strategicznie. W tej prezentacji dowiedziałeś się jak. Poznałeś schemat, który zawiera klucz do, no powiedzmy sobie szczerze, praktycznie wszystkich Twoich celów, ambicji i pełnej satysfakcji. Wykorzystaj go, a sam się przekonasz, że otworzy się przed Tobą cały świat zupełnie nowych możliwości. Swoją drogą, napisz mi proszę w komentarzu poniżej, czy zauważyłeś u siebie po tej prezentacji już jakieś elementy czy błędy w podejściu, które mogły wcześniej utrudniać Ci samodyscyplinę. Wiem, że możesz mieć jeszcze wiele pytań. Sporo z nich rozwijemy w kolejnej prezentacji, ale jeśli już zauważyłeś, co warto robić inaczej, gdzie mogły znajdować się źródła Twojego braku samodyscypliny, to połowa sukcesu. A w następnej prezentacji poznasz m.in. dwa pierwsze postanowienia rozpoczynające cały proces wewnętrznej przemiany. Odkryjesz, jak przemysł tytoniowy przyczynił się do jednego z najważniejszych odkryć w dziedzinie osobistej zmiany i rozwoju osobistego w ogóle. Oraz dla chętnych otworzą się zapisy na drugą edycję programu rozwoju Bestiu, czyli według mojej wiedzy jedynego w Polsce programu rozwoju osobistego, który prawdziwie gwarantuje długotrwałe efekty. Przez prawdziwie gwarantuję mam na myśli to, że jeśli w ciągu 10 miesięcy nie osiągniesz określonych rezultatów, to nie tylko zwracamy Ci wszystkie pieniądze, ale jeszcze dopłacamy. W drugiej edycji mamy jednak tylko 500 wolnych miejsc, w pierwszej było 700 i wszystkie rozeszły się w zaledwie 4 dni, więc żeby uniknąć sytuacji, że wszystkie miejsca się wyprzedadzą, zanim w ogóle dowiesz się, czym jest program rozwoju, jeśli czujesz, że możesz być nim potencjalnie zainteresowany, to na wszelki wypadek proszę, postara się obejrzeć następną prezentację możliwie najszybciej, jak tylko się ukaże, ok? I wtedy zdecydować, czy program rozwoju to coś dla Ciebie, czy nie. Prezentację będziemy publikowali w czwartek, 23 marca, po godzinie 18. Ale jak wspomniałem, program rozwoju to tylko jedna z rzeczy, które poznasz w tym filmiku, więc nawet jakbyś miał się mocno spóźnić, zapraszam. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnej prezentacji.